30 lat temu nasi obecni profesorowie pojechali pierwszy raz na ślepo na te zawody, gdzie już wtedy uzyskali bardzo wysokie wyniki, chyba miejsca na podium. Od tamtego momentu nasze koło jeździ na te zawody i zajmuje bardzo wysokie pozycje. Nasze koło jest najbardziej utytułowaną drużyną na całych zawodach. Pójdziemy do garażu. Tak. Zapraszam. Wchodzimy dosłownie w Wydział Politechniki Warszawskiej. I tutaj znajdują się nasze pomieszczenia. Niektórzy członkowie spędzają tu po 4-5 godzin dziennie. Wakacje mieliśmy dwóch takich, co dzień w dzień po 10 godzin. Czyli rozumiem, że też nocowanie. Oficjalnie nie mamy pozwolenia na nocowanie w budynku. Słyszałem natomiast historię od starszych członków, że przed samymi zawodami, przed wysyłką skrzyni się zdarzało. Będę prosił, żebyś założyła te okulary. Dobra. Bo za chwilę włączymy wrzeciono. I kiedy wrzeciono się kręci, to wszyscy w pomieszczeniu powinni jednak mieć jakąś tam ochronę wzroku. Potrzebuję wiedzieć S17 tysięcy. Co to znaczy? To jest prędkość obrotów na minutę. My musimy tę liczbę podzielić przez 60 i ustalić, na ile herców chcemy nastawić falownik. Włączam. Główną zmianą jest silnik. Dawniej używano silników spalinowych. Teraz od kilku lat używamy silników tylko elektrycznych. Zmieniły się materiały. Teraz głównie wykonujemy to z kompozytu. Wtedy taka technologia jeszcze nie była dostępna dla naszego koła. Główną zasadą jest zbudowanie i zaprojektowanie przez studentów samolotów udzikowych lokalnego zasięgu i w zależności od klasy, bo w tym roku są trzy klasy, mikro, regular i advanced, należy zaprojektować samolot, który odpowiednio będzie, jeśli chodzi o klasę mikro, przewoził pudełka wielkości od pudełek małych od pizzy. Klasa regular jest to klasa, gdzie zabronione jest wykorzystanie kompozytów włóknistych, są to głównie materiały naturalne, takie jak drewno czy aluminium i organizatorzy wymagają, aby zbudować samolot o jak największej rozpiętości. Jeśli chodzi o nasz projekt, będzie to samolot o rozpiętości około 5,5 metra. Teraz będziemy pokazywali część. To jest akurat żeberko zamykające do naszego najnowszego samolotu. Frezowane z twardej sklejki. Żeberko to element konstrukcji samolotu. Przekrój skrzydła. Każde skrzydło ma jakiś profil. Jak spojrzy się na skrzydło od boku, to ma profil. Żeberko to jeden z najważniejszych elementów struktury. Zapewnia nam wytrzymałość na skręcanie i ustala kształt skrzydła. Tam stanowisko mają nasi elektronicy, którzy zajmują się ukablowaniem naszych samolotów. Mamy stół do lutowania z lutownicami. To wszystko jest wykorzystywane przez nas. Duża ilość osób w kole, bo na ten moment to są 42 osoby, wymaga dużo narzędzi, dużo miejsca oraz dużo pracy do konstrukcji samolotów. Nowy projekt duże wyzwanie przed nami postawił, ponieważ organizatorzy konkursu znacząco zmniejszyli nam rozpiętość skrzydła względem poprzedniego roku, dlatego ten projekt startuje zupełnie od nowa. Wstępna konfiguracja samolotu jest już opracowana. Dopracowujemy jeszcze pewne elementy aerodynamiczne, przeprowadzamy szereg obliczeń numerycznych, no i myślę, że tutaj około grudnia będziemy ruszać bardziej z procesem technologicznym, czyli nie wiem, frezowanie foremników, w zależności od tego, jaka będzie to technologia wykonana. Czy będzie to kompozyt, czy będzie to bardziej tradycyjny materiał, czyli balsa, sklejka, ewentualnie jakieś inne drewno. Materiał kompozytowy to jest materiał, który składa się z dwóch elementów, zbrojenia i z osnowy, którą stanowi żywica. To wygląda w ten sposób, że zbrojenie głównie przenosi obciążenia. Parametry muszą być dość wysokie, te wytrzymałościowe. Natomiast żywica to jest takie wsparcie, taka matryca, która utrzymuje kompozyt w całości, czyli ujednolica. Tutaj jest jakiś kadłub, czy co to jest? To są skrzydła. Możesz zobaczyć, jak one są lekkie. Wyobrażam sobie, że musicie strasznie uważać, żeby tego po prostu nie zepsuć. Niekoniecznie, ponieważ wytrzymałość konstrukcji jest tak obliczona, aby były w stanie wytrzymać naprężenia związane z lotem. Może wygląda to strasznie biednie, ale... Nawet jak zastukam, to słychać. Tak. Tak jakby ale... tam nic nie było w środku. Dokładnie. To jest puste. Tutaj jest konstrukcja żebrowa. W środku jest puste. Mamy kesony stworzone z włókna szklanego oraz w środku balsowe żeberka. Balsa to jest najlżejsze drewno dostępne na rynku.
same samoloty. To są jednak piękne konstrukcje. Mamy kilku modelarzy takich zapalonych w kole. Pojechanie na te zawody, zobaczenie, jakie inne drużyny budują. Można zobaczyć, jak powstaje samolot z zupełnie innego kontynentu, z Indii na przykład, czy jak robią to Amerykanie, więc obracanie się w tym świecie samolociarzy, modelarzy, to już jest sama satysfakcja, żeby to robić. Mocno wiało, bardzo mocno wiało. Jak przyjechaliśmy, to byliśmy przerażeni tym, co się dzieje na lotnisku i przez to też przed zawodami praktycznie żadna drużyna nie latała. Więc była bardzo duża rywalizacja w trakcie zawodów, ponieważ wszyscy jeszcze walczyli i optymalizowali załadunek swoich samolotów. Mieliśmy narzucony limit rozbiegu. Im większą mamy masę samolotu, tym samolot będzie się dłużej rozpędzał, będzie potrzebował dłuższego rozbiegu. Tutaj walka trwa nawet o kilka gramów ciężaru statycznego, który też przewozimy. Ta pogoda to jest bardzo ciekawa sprawa. Dla lotu samolotu ważna jest temperatura powietrza. W tym roku na przykład, projektując samoloty, wszystko projektujemy już pod atmosferę, która panuje w Teksasie, pod tamtejsze warunki. Dużym kłopotem jest to też dla nas. Kiedy przyjeżdżamy z Warszawy w maju czy kwietniu, mamy tutaj 15-20 stopni, tam jest 38. Przez tydzień takiej ciężkiej pracy cały czas w upale, no nie jest łatwo. No właśnie, to jak dostosować samolot do tych warunków? Rozumiem, że chodzi o wysoką temperaturę. Trzeba przyjąć bardziej egoistyczne założenia co do współczynników siły nośnej. Ciepłe powietrze jest mniej gęste, więc tam mamy mniej siły nośnej. Samoloty nie mogą zabierać tak dużych ciężarów jak w Polsce. Słońce faktycznie jest zagrożeniem dla kompozytów, dla naszych drewnianych konstrukcji, a więc dla regularów to nie jest problem. Ale kompozyty trzeba zasłaniać przed słońcem, przede wszystkim ze względu na to, że promieniowanie słoneczne degraduje właściwości żywicy. Tam jest, zwłaszcza na wiosnę, w marcu, kwietniu, maju, bardzo wietrznie. Takie rzeczy musimy sprawdzić przedtem, badamy klimatogramy i wiemy dzięki temu, czego mniej więcej się spodziewać. Zawody trwają zazwyczaj 2 dni. W tym czasie cała drużyna znajduje się w wynajętym mieszkaniu czy domu w okolicy lotniska, na których zawody mają miejsce. Samoloty wtedy razem z drużyną, ponieważ często pomiędzy startami trzeba dokonywać drobnych napraw, poprawek, co chwilę coś trzeba uzupełnić. W tym roku być może, że w związku z tym, że chcemy wziąć udział w 2 edycjach zawodów, w 2 różnych miesiącach, i w marcu, i w kwietniu, prawdopodobnie będziemy musieli zostawić samoloty w Stanach, a sami wrócić do Polski. No liczymy, że uda nam się wypracować jakąś współpracę z Polonią. Byłoby to bardzo pomocne. Ale wy sterujecie jakoś tymi samolotami, tak? Z jakiejś odległości? Tak, to wszystko jest zdalnie sterowane. Zawody mają charakter przede wszystkim udźwigowy, to znaczy chodzi o osiągnięcia aerodynamiczne i mechaniczne, a nie o elektronikę i łączność. To wszystko ma zasięg kilku kilometrów, ale my używamy kilkuset metrów. Ja jestem pilotem tylko takich małych właśnie dronów. To jest zupełnie inaczej niż w sterowaniu zwykłym, dużym samolotem. Z jednej strony jest łatwiej, bo mamy na sobie mniejszą odpowiedzialność. Z drugiej trudniej, bo nie czujemy, co samolot robi. Nie czujemy drgań, nie czujemy, jak się przechyla. Wszystko jest w widoku z trzeciej osoby, często na granicy widoczności. Trzeba spodziewać się, co samolot może zrobić i odpowiadać na te zachowania. Ale trochę się tu trzeba pogimnastykować. To na swój sposób jest wygodne. Wszystko pod ręką. To jest widzę część jakiegoś samolotu? To jest cały samolot. Cały samolot? Tak. To jest jedna z naszych archiwalnych konstrukcji. Samolot klasy Mikro z 19 roku. W jego wypadku balast był bardzo nietypowy, ponieważ były to rury PCV, a sam samolot musiał być w stanie zmieścić się w pudełku od butów. Komputer, jakby z boku. Z boku. Komputer. Duża. To jest 3 minuty potrzeba, żeby to się włączyło. Nasz samolot miał za zadanie przewozić piłki do piłki nożnej. Wpadliśmy bardzo genialny pomysł przewożenia tych piłek w skrzydłach wzdłuż rozpiętości, ponieważ ocenie podlegała również długość strefy ładunkowej. Im była dłuższa strefa ładunkowa, tym dostawaliśmy mniej punktów. Przestrzeń, w której przewozimy ładunek, musiała być jak najkrótsza, ale mogliśmy przewozić to po największej szerokości samolotu. Zdarzyło nam się kilka razy rozbić samolot. Kilka nocy spędziliśmy na naprawianiu go od totalnie rozbitego samolotu do konstrukcji, która następnego dnia była w stanie wzbić się w powietrze. To chyba dużo pracy. Całą noc nie spaliście pewnie. Tak, jak wracaliśmy o godzinie 18 z lotniska, to siedzieliśmy do godziny 3-4 w nocy, aby na następny dzień samolot był gotowy, co było fenomenem wśród innych drużyn, które po rozbiciu się kończyły swój udział w zawodach, a my tak byliśmy w stanie zrobić kilka razy.